Dawno nie graliśmy w żaden clicker, a więc dzisiaj zagramy sobie w sumie w polski clicker. Troszeczkę chyba inny niż wszystkie, bo tutaj mam w ogóle jakieś lucky bloki. Nie wiem, jak te lucky bloki się zdobywa do końca. Można sobie na pewno za robuxy je kupić, ale tutaj jeszcze chyba coś widziałem. No dokładnie tak, za 3 minuty będziemy mieć tego lucky bloka. I w tej gierce też mam swój kod, a więc na początku właśnie wpisz mój kod, czyli kod Holix. No i za ten kod dostajemy oczywiście Holix Peta, jakby. Nie wiem, ile on daje, razy 5 nam daje. No to w sumie mocny jest. Jakby na starcie nam się na pewno przyda, żebyśmy trochę kliknięć nabili. W ogóle za co to jest autoklik? Aha, darmowy jest autoklicker, nawet nie trzeba do grupy dochodzić ani nic. Znaczy w sumie nie wiem, czy nie trzeba do grupy dochodzić, ogólnie jestem w grupie. Tutaj też możemy sobie właśnie za grupę odebrać tego peta. Dobra, i dostaliśmy drugiego peta, jakby na starcie mam już 2 pety w takim razie. Gdzie tu w ogóle są wardy w tej gierce? Tutaj mamy wardy i wardy za co są? Za rebirfy. Czyli na starcie musimy dużo rebirfów zrobić, mam już na 5 rebirfów. Dobra, to zróbmy sobie 5 rebirfów, żeby więcej nabijać i mam 50 gemów. Tylko potrzebujemy 1000 w ogóle do pierwszej mapki. Nie wiem, czy dzisiaj nam się uda wszystko odblokować, ale zobaczymy jakby ile jeszcze do tego bloku nam brakuje. 2 minuty 20 do pierwszego lucky bloku, nie wiem, ewentualnie za 29 robuxów sobie może kupmy. Tutaj to w ogóle działa? Chyba nie da się tego kupić. A musimy sobie wybrać. Aha, tu możemy sobie kupić jakiś losowy, jaki chcemy. Tu w ogóle mamy już jeden jakby normalny lucky block. Dobra, to otwórzmy sobie ten normalny, zobaczmy co nam wyleci z tego kliknięcia. Jakby tutaj wiem, że jakieś pety też nawet mogą wylecieć ekskluzywne z tego. Może coś nam wyleci, tu właśnie mamy ekskluzyw jajko, z takim tutaj gigamocnym petem. Tu mamy gold maszynkę, tu mamy indeks, tu mamy potki, tu mamy upgrade'y. Możemy sobie zrobić jeden, a więcej kliknieć po prostu. Dobra, te rebirf musimy w ogóle robić. Mamy do 25 rebirfów 15 tysięcy kliknięć. Dobra, to tutaj sobie klikniemy i już mamy 250 gemów. Co tu dalej mamy? Więcej rebirfów, więcej laka, więcej speeda, więcej miejsca, plus jeden pet, no to jest dosyć drogie, powiem wam. Dobra, odbierzmy sobie to tutaj jeszcze. No i za minutę będziemy mieć właśnie ten lucky block. Jakby tutaj co jeszcze mamy? Tu jest chyba jakaś topka czy coś. A nie, tu są achievementy. No na razie żadnego niestety nie mamy raczej, ale dobra, pójdźmy poszukać w ogóle tej topek. Raczej jak to jest clicker, to tu powinno być topki, no bo klikery bazują na topkach. Tutaj mamy w ogóle jeszcze dzienną skrzynkę. Dostaliśmy boosta na laka, dobra, to w sumie spoko. Tu mamy jeszcze jakiegoś w ogóle mega peta, tu jakieś jajka, ale pójdźmy zobaczyć właśnie tutaj. Tutaj jakiś Adamko jest pierwszy, tutaj jakiś inny gościu. Tu mamy topkę kliknięć, tu mamy topkę, nie wiem, gemów, rebirfów, spędzonego czasu. Tutaj gość już ma jeden dzień przegrany, jakby ta gierka dopiero co wyszła. Tutaj mamy jajka, no i tutaj robuxy. Ktoś 10 koła robuxy wywalił, ten gościu, który jest pierwszy tam w tej topce. Dobra, jakby te rebirfy musimy znowu zrobić, jakby musimy sobie jakiś przycisk na kliknięcia kupić, bo ja ten 1000 rebirów to 2 dni będę wbijać, żeby w ogóle do drugiej mapki się dostać. Tutaj mamy te przyciski. Kupmy sobie od razu 2. Ile teraz możemy rebirów naraz zrobić? 500 możemy zrobić. W ogóle jeszcze żadnego jajka tu nie otworzę. Może jakieś jajko w końcu otwórzmy. Tu mamy za 100 kliknięć pierwsze jajko. Nawet ładne te pety są. Tutaj mamy drugie za 5000. Dobra, to od razu do minusu może sobie otwórzmy, czy autoklikery jest z Afryko. Z Afryko jest i potrójne jajka też są z Afryko. Dobra, to spoko. Jakby mamy jakieś epickiego. Zobaczmy, ile ten epicki nam daje. Razy 14. Dobra, no to już jest lepszy niż te moje. Na razie 3 takie mamy. Tutaj w ogóle też była maszynka do goldów. Jak tutaj się przerabia goldy? Czy po prostu 5 potrzeba? No 5 potrzeba, dobra. To musimy trochę w takim razie otwierać tego i może nabijmy tutaj do 500 tych rebirfów. Niech to, nie wiem, chwilę się pootwiera. Tylko to zróbmy tak, żeby nam usuwało tutaj te pety. Niech tylko nam te zostawia. Dobra, i w sumie przestało się otwierać, a więc prawdopodobnie ekwipunek nam się zapełnił. Dokładnie tak i jedną legendę nawet mamy. Dobra, tu mamy jedną legendę, epiki, ale te epiki musimy sobie na goldy przerobić. Dobra, i mam w ogóle 4 miliony kliknięć, a więc mamy już na 500 rebirf. Czy tutaj w ogóle są jakieś, nie wiem, podwójne rebirfy? Coś takiego, jakaś taka potka właśnie. Tutaj jest potka na podwójne rebirf. Dobra, to kupmy sobie tą potkę. Albo w sumie, zanim może to kupimy, to tutaj może jakieś potki są darmowe. Tutaj mamy w sumie darmowe. No na laka mamy, to nam nie pomoże. Mamy tutaj w ogóle tego jednego dodatkowego lucky bloka. Dobra, to tak czy siak kupmy sobie tą jedną potkę tutaj. I będziemy wtedy mieć już drugą mapkę, jak sobie to kupimy. Wtedy właśnie zrobimy te rebirfy. Dobra, i teraz sobie zróbmy. Cyk, no i mamy 1000 i mamy pierwszą mapkę odblokowaną. Tylko zanim to zrobimy, to może sobie zróbmy tutaj 2 goldy właśnie. Cyk, 1 gold. Tylko drogie to jest. Dużo gemów to kosztuje. Dobra, ale zróbmy drugiego golda. Dobra, i mamy 2 goldy. Więcej nam nie potrzeba. No i mamy tutaj 2 goldy. No i teraz powiem wam, że to leci. Ale dobra, pójdźmy zobaczyć, jak wyglądają tutaj mapki. Czy są takie, a czy my tu nie tutaj, ale czy są takie podstawowe, że tam desert, forest i tak dalej, czy jakieś takie bardziej udziwnione. Tutaj desert, no mamy desert, farmę, aqua, samuraj, no tutaj samuraj powiedzmy taka trochę. Ale dobra, tu mamy na początku taką podstawową, czyli desert. Zobaczmy, jak desert w takim razie wygląda. No powiem wam, że nawet fajnie to wygląda. Jakby nie wiem, czy tutaj coś jest jeszcze. Tu mamy jajko oczywiście, które sobie zaraz pootwieram, tylko za dużo tych jajek nie pootwieram, ale tu mamy coś. Tutaj mamy skin na kliknięcia. Za 10 tysięcy jest pierwszy skin, dobra, to na żaden mnie nie stać. I teraz też jakby mamy ten lucky block. I w ogóle te lucky
bloki w jakiś sposób zdobywamy, bo zobaczcie, ile mam tych lucky bloków. Dobra, to otwórzmy to. Zobaczmy, co nam poleci z tego. No tutaj znowu te kliknięcia. Czy to wszystko naraz się otwiera? Jakby pojedynczo to się chyba otwiera. Tutaj gemy mamy 500 gemów, ale dobra, otwórzmy sobie w takim razie ten epicki. Zobaczmy, co nam z tego epickiego wyleci. Więcej gemów, 30 tysięcy gemów. Dobra, to te epickie mocne są. Zobaczmy, co z tego nam wyleci. Tutaj znowu 30 koła gemów. No dobra, to terrery może sobie otwórzmy. Te zwykłe nie są dobre, jakby te są dobre, bo tutaj dużo tych jakby gemów dostajemy. No i też dużo kliknięć. Dobra, jakby może zróbmy kolejne rebirthy. Możemy stówkę zrobić. Dobra, zróbmy sobie stówkę. Teraz możemy sobie już skina kliknięcia pierwszy kupić też. I jakby resztę władujmy w upgrade'y. Jakby upgrade'y na laka i trochę może potwierajmy to jajko. Może dzisiaj nam się uda nawet wszystkie mapki przejść. Zobaczymy, jakie na mapki tu wyglądają. Tu też mamy w sumie potki. Za gemy te potki są. Dobra, to kupmy potkę na laka sobie i na rebirthy. I tutaj za resztę może jakieś upgrade'y na laka sobie zróbmy jeden i tutaj drugi. Dobra, i w sumie tyle. No i tu jeszcze na kliknięcia sobie kupmy. Jakby czy to są te same potki, które są tutaj w shopie? Chyba to są inne potki. Nie, to są inne. Dobra, jeszcze tutaj tą na laka sobie kupmy. I mamy dwie potki na laka, jeszcze upgrade na laka. No teraz musi tam coś dobrego wylecieć. Pójdźmy tutaj to jajko w takim razie pootwierać. Jakby jak zwykle te pety nas nie interesują. Niech tylko nam tego jednego zostawia. No i dobra, i zobaczymy, coś ciekawego uda nam się trafić. Dobra, jakby po chwili udało nam się trafić kilka legend, które są troszeczkę lepsze niż te moje. Możemy sobie wszystkie założyć. No i tutaj jeszcze takie mamy. Jakby musimy jak najszybciej do kolejnej mapki przeskipować. Ile potrzebujemy w ogóle do kolejnej? Ile teraz rebirth możemy zrobić? Maksymalną ilość. W ogóle za dużo mam tych kliknięć. Musimy sobie upgrade kolejne zrobić na większe kliknięcia, żeby nie zmarnować tych wszystkich kliknięć. Dobra, ale na szczęście mamy na te upgrade'y. Dobra, ile teraz możemy rebirthów zrobić? Możemy 1000 zrobić, albo możemy poczekać jeszcze trochę i będziemy mogli 5000 rebirthów zrobić. Ile potrzebujemy do kolejnej mapki? Pewnie 10 tysięcy rebirthów. Dokładnie tak, 10 koła potrzebujemy. Dobra, to zrobimy ten rebirth i już będziemy mieć. Tylko czy ja mam potkę na podwójny rebirth? Tu mamy jedną i tu drugą. Dobra, to trzeba zrobić te rebirthy szybko. Tylko pójdźmy na tą mapkę tutaj dalszą, bo tu pewnie są większe mnożniki. W sensie jakiś world boost jest czy coś takiego, ale chociaż nie widzę nic, to nie wiem, czy tu jest world boost. Ale dobra, zobaczmy, czy mamy kolejne lucky bloki. No, żaden mityczny nam nie wyleciał. Ani żaden rainbow. Jestem ciekawy, co z tego rainbow może wylecieć. Ten rainbow jest najmocniejszy. Pewnie z niego te ekskluzywy lecą i tak dalej. Tutaj co w ogóle mamy? Tu mamy kolejny lucky block, tu jeszcze to mamy. Tu jeszcze w ogóle pet jakiś będzie razy 1000 i możemy już go sklejmować. Dobra, to ten pet nam giga dużo da w takim razie. Dzięki temu petowi prawdopodobnie dużo przeskipujemy. Dobra, załóżmy go, no i teraz to leci. Dobra, zróbmy sobie te 5000 rebirthów i mamy 10 tysięcy rebirthów. No i dzięki temu teraz możemy sobie przejść już na kolejną mapkę, czyli drugą w sumie farmę. Jakby farm mapkę najlepiej wspominam z Fightmana. Tam była mega fajnie farm mapka zrobiona. Tutaj mamy taką. No też nawet nieźle wygląda. Jakby ile możemy zrobić rebirthów? 1000 możemy zrobić. Teraz 8 bilionów potrzebujemy w ogóle. Tu mamy w ogóle kolejną skrzynkę. Na kliknięcia boost dostaliśmy, to w sumie możemy to też od razu sobie kliknąć, żebyśmy dwa razy tyle kliknięć farmili. Może przeskipujemy tą farmę szybko. Już mamy na kolejne 5000. To już mamy 30 tysięcy. Do kolejnej mapki potrzebujemy 50 tysięcy. Nawet nie wiem, czy tutaj się opłaca otwierać na tej farm mapce, bo ten pet razy 1000 dużo mi daje. Jakby otwórzmy sobie tak dosłownie jedno jajko, jakiś komo nam wyleciał. Chicken. Zobaczmy, ile ten chicken daje. 85. Dobra, to myślę, że można przeskipować do kolejnej mapki. Chociaż teraz 15 bilionów potrzebujemy. Dobra, farmie do kolejnej mapki. Dwa razy po 5000 rebirth muszę zrobić tylko. Dobra, tutaj cyk, kolejne. Jakby może ewentualnie jeszcze się wróćmy kolejne upgrade zrobić, bo tam były jakieś upgrade na więcej gemów, więcej kliknięć. No to tutaj te na kliknięcie właśnie sobie trochę zróbmy. Wtedy jeszcze więcej się tego będzie farmić. Więcej gemów. Będziemy więcej gemów za rebirthy dostawać. Speed, no to też jest przydatne, bo tu się wolno biega dosyć. Dobra, to mamy nawet wymaksowane. I jeszcze sobie kupmy może potkę na kliknięcia. Trochę na gemy jeszcze, znaczy na rebirthy, na gemy i na laka. Dobra, i mam już tutaj wszystko i na ile teraz mamy rebirth? Już mamy na maksa w sumie, ale jakbyśmy sobie przycisk kolejny zrobili, to teraz tu mamy 10 tysięcy. Dobra, do tych 10 tysięcy zaraz będziemy mieć. Dobra, i mam już 10 tysięcy. Dobra, i mam 76 tysięcy rebirth. Jeszcze jakby zanim pójdziemy na kolejną mapkę, to może tu sobie zróbmy. Dwa upgrade'y. Laka mamy prawie wymaksowanego. Kliknięcia, no też mamy prawie, no i gemy też mamy prawie. Dobra, idziemy na kolejną mapkę w takim razie. Zobaczymy, jak wygląda kolejna mapka. No tutaj mamy Aquę. No i Aqua wygląda w taki sposób. Jakby tutaj prawdopodobnie też będą gorsze pety niż ten mój, który daje 1000. Nie, tak sobie otwórzmy 3 po prostu. Zobaczmy, czy nam coś ciekawego wyleci. No same rery nam wyleciały. Jakie żółwie nam wyleciały. No te żółwie też jeszcze są gorsze trochę. Dobra, zróbmy od razu kolejnego rebirfa. Ile potrzebujemy do kolejnej mapki? Chyba 300 tysięcy rebirfów tam widziałem. No tu 300 koła potrzebujemy. Dobra, spróbujmy dobić do tej samuraj mapki. Nie, zaznaczmy to, żeby usuwało te pety. Niech zostawia nam tego. Ewentualnie może ten epic będzie w miarę dobrego. Na golda przerobimy. Dobra, trochę pootwierały mi takie pety. Mamy no na goldzie, one i tak będą gorsze. Ale dobra, zróbmy sobie teraz kolejne rebirthy. Mamy 181 tysięcy. Potrzebujemy jeszcze 120 tysięcy. I będziemy już mieć przedostatnią mapkę. Tylko może teraz kolejny przycisk
kliknięcie sobie zróbmy. No i tutaj może te kliknięcia wymaksujmy. Dobra, to już mamy wymaksowane. Jeszcze to możemy sobie wymaksować. Już trzy rzeczy w sumie mam wymaksowane. Za minutę mi się skończy tutaj bus na podwójne rebirfy. Przydałoby się jak najwięcej rebirfów w tym czasie zrobić. Jeszcze na szybko te pety przeróbmy, żeby trochę więcej farmić. Dobra, jeszcze 44 tysiące. Potrzebujemy w ogóle, są jakieś pety za topkę nawet. Tu jest za top 1, za top 25 i top 100. No to jak ktoś chce powalczyć o topkę, to nawet pety możecie zdobyć. Dobra, teraz robimy chyba ostatnie rebirfy i dokładnie tak. Mamy 300 koła tutaj i mamy tą samuraj mapkę w końcu. No i jak wygląda ta samuraj mapka? No też fajnie wygląda. Jakby ogólnie gdzieś jeszcze aura minę, gdzieś tam dalej aury chyba były. Tutaj mamy w ogóle powersy jakieś. Aha, to są takie gigapotki, które raz 10 dają. Za pucharki się dostają, a 130 tych pucharków. Czy w ogóle jakieś lucky bloki teraz mamy mityczne? No nie mamy niestety żadnych. Dobra, całą resztą zajmiemy się w kolejnym filmie. Sprawdźcie sobie ten, który wam się wyświetla i oczywiście do następnego.